Przechodzimy do punktu 6 porządku obrad. To jest opinii do projektu zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic od 1 do 18 miasta Krakowa, druk nr 221. Czytam projekt uchwały. Uchwała w sprawie opinii do projektu zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic 1-18 miasta Krakowa. Paragraf pierwszy opinii się pozytywnie projekt zmiany ordynacji wyborczej w wyborach do rad dzielnic 1-18 miasta Krakowa pod warunkiem przyjęcia poniższego postulatu. Utrzymanie wymogu stałego zameldowania w danej dzielnicy co najmniej na pół roku przed wyborami. Paragraf drugi. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. O uzasadnieniu na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 19 lutego 2014 roku w Rady Dzielnic w ramach konsultacji w przedmiotowym projekcie zmiany ordynacji wyborczej do Rady Dzielnic Miasta Krakowa Rady Dzielnic podejmą uchwały w sprawie wyżej wymienionej sprawie. Zarząd po przeanalizowaniu tych zmian statutowych dotyczących ordynacji wyborczej zaproponował pozytywną opinię z tym jednym warunkiem, żeby zachować dotychczasowy zapis o wymogu stałego zameldowania w danej dzielnicy na przynajmniej pół roku przed wyborami. Nie było więcej zgłoszeń od Państwa Radnych, więc taki projekt zarządu jest na dzisiejszą sesję. Opinia komisji rewizyjnej? Też pozytywna. Pozytywna. Otwieram dyskusję. Bardzo proszę. Ja myślę, że to jest czas i miejsce, żeby o tym powiedzieć. Dzisiaj było spotkanie od pół do piątej w Urzędzie Miasta Krakowa w sprawie tego tematu. Ja może trochę jakby też zreferuję w drugiej części mojej wypowiedzi, jakie tam pojawiły się wątpliwości. A na początku powiem o swojej, a żona też się jeszcze pojawiła na tym spotkaniu. Kwestia jest taka, że jak podano w 2016 roku obowiązek zameldowania zniknie, więc jeśli ta poprawka, która jest proponowana przez zarząd, ma pasować do języka zawartego, trzeba by wymyślać, że ta nie zamieszkuje, bo tak jest w tym projekcie. To też było przedmiotem dyskusji w tym spotkaniu, ponieważ stałe zamieszkanie nie jest zdefiniowane i było pytanie, czy jest zweryfikowane podczas głosowania w komisji, czy tak stałe zamieszkanie, czy nie, czy to będzie oświadczenie, czy nie. Także był argument podnoszony, myślę, dość zasadny, aby rzeczywiście utrzymać to, co jest w projekcie zniesione. Przymus przedstawienia przez kandydata 25 podpisów mieszkańców. Były także podnoszone kwestie wspólnego terminu wyborów do Rady Dzielnic z wyborami do Rady Miasta, co ten nowy projekt wprowadza, a w starym tego nie było. To jest też istotna kwestia. I też były dyskutowane kwestie w paragrafie 15 i 16. Jest doprecyzowanie, kogo wskazuje na jaką funkcję w komisjach wyborczych: prezydent miasta Krakowa, przewodniczącego, właściciel lokalu, zastępca, sekretarza, właściwy zarząd dzielnicy. Także paragraf numer 20 był omawiany, a więc ustalanie okręgów wyborczych. Nie ma precyzyjnych kryteriów i czynników, które należy uwzględnić przy pracy tych okręgów. Także drugi punkt paragrafu 22 przedstawił pewne wątpliwości. Tutaj odstępstwo od normy przedstawicielskiej są proponowane 50%, dotychczas było to 20% bądź 25%. Chodzi, może podam przykład, na przykład, gdzie jest po 100 osób, to może być taka sytuacja, że jednej do przesunięcia, czy nie, możemy powiedzieć, że 100 osób wysiada, a 50% to znaczenie. Już kończę, bo nie wątpliwości, wątpliwości nie było aż tak dużo. W paragrafie 45 punkt 5. Przeczytam, jakie jest jego brzmienie. Podobnie on był sformułowany do dotychczasowych uwarunkowaniach prawnych. Wyborca potwierdza otrzymanie karty własnym podpisem w rubryce spisu do tego przeznaczonej. Kropka. W przypadku odmowy członek komisji odnotowuje ten fakt w rubryce. Była też propozycja zgromadzonych radnych, aby doprecyzować, to znaczy odnotowuje, żeby to był podpis jednego podpisu. No, oczywiście możemy sobie wyobrazić wirtualną sytuację, ale nie jesteśmy naiwni, więc musimy wziąć to pod uwagę. No, pewnej, powiedzmy, zmowy komisji, gdzie po prostu te karty będą pobierane bez odnotowania podpisu przez wyborcę.
ewentualnie może się to tak dotychczas nie było, natomiast powinno się tam jeszcze i ta nowość, która rzeczywiście jest, myślę, istotna, czyli wprowadzenie głosowania przez wolnomocnika, doprecyzowanie przepisów do przepisów przy wyborach do innych stopni, na przykład do Sejmu. Była bardzo mała frekwencja, 7 osób w różnych dzielnicach. Ile? 7? 7 osób. Zbliżenie tych cennych uwag. No chcę powiedzieć, że to są konsultacje, one trwają, będą spływać, no, pewnie takie. Tak, jeśli mogę jeszcze jedno tylko zdanie, do jutra niestety mieszkańcy mają tak jak został poinformowany, czas na zgłaszanie, poszczególnie radni też traktowanie jako mieszkańca, to sobie mogą zgłaszać. Tak, i to jest też bardzo ważna informacja, gdyby ktoś jeszcze chciał Także dziękuję panu za te cenne uwagi. Oczywiście później jeszcze nad tym będzie pracować komisja prowadzona przez Jaśkowca Dominika i na pewno jeszcze na etapie pierwszego czytania, drugiego czytania mogą być jakieś poprawki radnych miasta, więc ten dokument przyjmie na razie. To jest sprawa jeszcze takim otwarta, jakie tam zmiany się pojawią. Czy jeszcze ktoś z państwa się tak bardzo proszę? Szanowni państwo, dwa tygodnie wstecz z inicjatywy dzielnicy 8 odbyło się takie spotkanie przedstawicieli Rady Dzielnicy na terenie dzielnicy 8. Przepraszam, mniej więcej pokrywały się te zagadnienia, które były tutaj przez pana radnego przytoczone. Jeżeli chodzi o te zbieranie podpisów 25, to była sprawa dyskusyjna i nie było konsensusu, czy mają być, czy nie. Czyli mniej więcej te tematy, które się przewijały się również, tam było 7 przedstawicieli. Dobrze, dziękuję. Czy jeszcze ktoś chciałby zabrać głos? Nie widzę, zamykam dyskusję do obrady nad tym porządku obrad. Przystępujemy do głosowania. Z pani panów radnych za podjęciem uchwały bardzo proszę o podniesienie do góry, a pana Łukasza o przejęcie głosu. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto się wstrzymał. Dziękuję. Na podstawie wyników głosowania stwierdzam jednoznacznie, że Rada Dzielnicy przyjęła uchwałę.